Jesteśmy w parku koło rynku. Mamy zamiar przeprowadzić ankietę na temat bezpieczeństwa w Giżycku. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy czuje się Pani bezpieczna w Giżycku? Tak dość, można powiedzieć. A jakie miejsca uważa Pani za niebezpieczne? Dzieciaki takie po prostu, no, ulice mało uczęszczane. A czy była Pani kiedyś świadkiem sprzedawania alkoholu dla nieletnich? Nie, nie. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. No. Czy kiedykolwiek została Pani napadnięta w Giżycku? Tak, i to całkiem niedawno, było to w październiku 2008 roku i na głównej niestety ulicy Warszawskiej, chociaż pora nie była wcale późna, bo było gdzieś tak około godziny 20. I nikt nie zareagował? No, troszeczkę zareagowały osoby, z którymi się rozstałam na tej ulicy, które poszły w przeciwnym kierunku, ja w przeciwnym, ale coś wyczuwały wcześniej, że osoba będąca w naszym pobliżu coś ma jakieś zamiary nieczyste i po prostu odwróciły się też, patrząc, co będzie robił, i krzyknęły. A czy uważa Pani, że straszyły? Policja dobrze wywiązuje się ze swoich zadań? Czy policja dobrze wywiązuje się ze swoich zadań? Tego nie potrafię Wam powiedzieć, ponieważ no, nie mam zbyt często styczności z policją. Natomiast brak jest chyba policji na ulicach naszego miasta, tak jak to kiedyś było, że czasami widać było funkcjonariuszy policji chodzących po mieście i po prostu obserwujących, co dzieje się w naszym mieście. A czy Pani czuje się bezpieczna w Giżycku? Jeżeli nie, to co by Pani najchętniej zmieniła? Czy czuję się bezpieczna? Bezpieczna na pewno czuję się w swoim własnym mieszkaniu, natomiast wieczorami chodząc po Giżycku niestety nie, szczególnie po tym incydencie, który mnie spotkał jesienią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy policja w Giżycku dobrze wywiązuje się ze swoich zadań? No, za bardzo nie wiem. A czy dobrze, że kara osoby pijące alkohol w miejscu publicznym? To jest słuszna kara. A czy rodzice... Dlaczego rodzice boją się o swoje dzieci, które wychodzą wieczorami na spacer? No, po prostu są za nich odpowiedzialni, się boją, że te dzieci po prostu może coś złego spotkać. A czy czuje się Pani bezpieczna w Giżycku? Ja tak. Dziękuję. Czasami zdarzało mi się wieczorami wracać i nic mi się nie przytrafiło. Dziękuję bardzo. Czuje się Pani bezpieczna w Giżycku? No, w sumie czuję się bezpieczna. A może by Pani coś zmieniła najchętniej? Znaczy, no ja akurat często chodzę tutaj właśnie w okolicach plaży i chodzę w różnych porach dnia i no wiadomo, że wieczorami nie jest tu zbyt bezpiecznie, szczególnie właśnie na molo, kiedy siedzą jakieś grupki młodych ludzi i nie wiem, wydaje się, że właśnie są pod wpływem alkoholu lub narkotyków i to może nie być bezpieczne. Wtedy się unika pewnych tam rejonów, właśnie miejsc, gdzie tacy ludzie siedzą. No i co? Myślę, że jednak patrole policji, jakieś straż miejska, ale widzę, że jest sporo policji tutaj właśnie, szczególnie teraz, kiedy jest monitoring i widzę, coś się dzieje, natychmiast pojawia się policja, także no myślę, starają się. To uważa Pani, że policja dobrze wykonuje swoje zadania? Chociaż no na pewno coś by można było jeszcze ulepszyć, zmienić i nie wiem, bardziej się postarać, bo na przykład widzę młodych ludzi na scenie, którzy tam coś niewłaściwego robią i policja się przejedzie na przykład. No to oni przejdą w inne miejsce, policja odjedzie, oni wracają. Nie mają może świadomości, że cały czas są na widoku, bo kamery tam, nie wiem, monitorują w tym momencie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy czuje Pan się bezpieczny w Giżycku? To znaczy w dzień może tak, ale i w nocy, która raczej... Ja wiem, no policja już teraz trochę bardziej działa, nie jak kiedyś. A czy uważa Pan, że policja właśnie dobrze zadania swoje wypełnia? No raczej tak. Raczej tak, żeby nie było policji, to na pewno bałagan byłby niesamowity, nie? A dlaczego rodzice boją się o swoje dzieci, puszczając je na wieczorne spacery? No wiadomo, że wszędzie policji nie ma, żeby wszędzie uchronić, nie?
a młodsze dzieci powinny w domu siedzieć. A starsze, wiadomo, tam jak też wychodzą, też się boją. To różnie bywa, bo to mówię, nie wszędzie. Są parki, nie parki, tam gdzie grasują ci łobuzy takie. A jak pan uważa, czy park koło rynku jest bezpiecznym miejscem? Raczej nie. Raczej nie. A dlaczego? No bo tam słyszałem, chociaż ja nie jestem turystą całkiem z Giszycka, ale słyszałem, że tam często się zdarzają jakieś napady, rozboje różne, nie? W ten sposób. A widział pan może kiedyś nieletniego kupującego alkohol? Nie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Policja w Giszycku dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Bardzo dobrze. A jakie jest dla pana najniebezpieczniejsze miejsce w Giszycku? Najniebezpieczniejsze? Wszędzie można dostać w trąbę, że tak powiem. A czy rodzice mają podstawy do niepokoju o swoje dzieci, które wracają późno do domu? No oczywiście. Moja córka chodziła do szkoły muzycznej, to zawsze zaprowadzałem, godzinę siedziałem i odprowadzałem z powrotem. A czy uważa pan, że park koło rynku jest bezpiecznym miejscem? Nie, tam jest niebezpieczny. Dziękuję bardzo. Ja tutaj ostatnio się załamałam. Mieszkam tutaj niedaleko w tej dzielnicy. I idąc do domu, prawie już na klatce schodowej, chuligani napadli. Leży teraz po prostu, coś jej pękło. Biodro, krzyż, że normalnie ma 2 miesiące leżeć płasko. To czy uważa pani, że... Po samego domu już. Że uważam, że nie ma nadzoru policji, nie ma straży miejskiej, nie wiem, za co oni pieniądze w ogóle biorą. A to państwo kamerujecie mnie? No ja dziękuję bardzo, ja zaraz nie będę niegrzecznej tyłem sane. Bo jestem tak przy ziemi. Zbiera się w ogóle, nie ubliżając młodzieży, a nasze podwórko zbiera się takie... Młodzież lepszego kalibru, czyli nie mówię o wszystkich, ale są takie. I rozrabiają w ogóle, że ja już bym teraz po godzinie 20 chyba nie wyjdę na miasto. Nie ma straży miejskiej, nie ma policji, nie wiem, tylko samochodem jeżdżą, przejeżdżają się, czego oni szukają, co oni robią, a dla bezpieczeństwa nic się nie robi. A jak pani uważa, czy alkohol dla nieletnich jest łatwo do zdobycia, czy nie? A różnie kombinują, wie pani? Jest młodzież wyrośnięta, która nie ma nawet lat i nie kontrolują. A czasami, bo taką sytuację nawet udało mi się zaobserwować, że miała dziewczynka 18 lat, ale była taka niewyrośnięta, mała i ją legitymowali. Także to różnie. Ten młodszy prędzej kupi, bo jest wyrośnięty, jest wysoki. Ale raczej to tak, ja wiem, na 50%, ja bym powiedziała, nie kontrolują wszyscy, aby sprzedać każdy, aby u targu. A jak pani uważa, czy park koło rynku jest bezpieczny? Nie. Nie. O, i tam jest zagrożony. Ja tam mieszkałam kiedyś na Warszawskiej, to jest ulica Warszawska, równoległa. I sąsiad przychodził, tylko młody, 17-18 lat chłopiec w tym czasie miał. I wystąpili, nie wiem, chcieli 3 złote na wino, czy na coś, czy na piwo. Ten chłopak nie miał